Niech będzie pan kontrol wojownik. Pogramy się tym dzisiaj, może trochę tym drugim, może jakieś ustaweczki, a później pogramy sobie w wampira. Takie to życie. Śmierć o skrzydły. To se zostawimy, to se wyrzucimy na druida, prowokację też wyrzucimy. Niech będzie to, co ma być. Nadzorca Onyxii i Kozakusan. Jak leci? No narzekać nie będę. Aczkolwiek kryzys ekonomiczny, który się nadchodzi, trochę przeraża. Więc może jednak trochę ponarzekam. Co my tutaj interesującego możemy zrobić? Dobór konwojentki dobrać. Mam trzymane i to co mogę zrobić z tym trójką many? Mogę sobie to wymienić i rzucić Hero Power. Graj. Dzisiaj stopy poszły w górę. No, no właśnie, o tym mówię. Benzyna po 8 zł nie brzmi zbyt fajowo. No nie brzmi, a chyba się zbliża, coś mi się tak wydaje. Dobrze wyglądasz, to przynajmniej zdrowie, ok, mam nadzieję. A, zdrowie, spoko. No to gramy brońkę i dziabiemy, no mamy 7 dziabów. Więc niech będzie. No nie jest zbyt kolorowo, no takie trochę ostatnie te czasy chujowe, te 2 lata, tak jakby nie patrzeć na to. No. Nie wiem. Będzie pakiet benzyna plus. Wątpię. A co nowe Diablo wychodzi w tym roku? Stary nawet nie ma informacji, kiedy on już Kozakusa zagrał. Tak myślę, że mnie szybko zabija? Ciekawe. Nawet nie ma zapowiedzianej bety, a ty pytasz o premierę? A strach myślę, co przyniesie 2023. No, ja to nawet nie myślę o drugiej połowie 2022, bo jeszcze może i nie być, więc. Więc. Problem jest taki, że... A mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak. I... Czy ja chcę używać broni? Nie, chyba nie. Dziś drugi dzień nie mam gazu, bo jakaś awaria i nie mam ciepłej wody. Jak tu żyć? No jak to jak? Grzałka i grzejemy. Kozakus-san po nerfach dalej dobry. Na to wychodzi. Biorąc pod uwagę, że dalej grą. What the fuck? Co to kurwa było?
popełniamy błędy. Nie dopuśćcie się do mnie. Biorąc pod uwagę, że jemu zostało 9 kart i wchodzi w fatygetę, a nie będę tracił 7 życia, żeby zabijać tego wariata. To słabo, chętnie bym pooglądał na wariablu i sam zagrał. No jak wyjdziesz, to pooglądasz i pograsz, no proste. Au. Kurwa, jakbym nie streamował, to bym tą grę odinstalował w tym momencie autentycznie. No zostawmy sobie pole minowe. Myślę, że to sobie wymienimy i grojować, panie. Wstęp do nauk. Armor up. Poczekajmy. Nie będziemy się tutaj przejmować jakimś jednym wypierdkiem babuta. Wiele to on nie zrobi. Tęsknisz czasem za karcianką Duel of Champions? Nie. Plombeczka. I graj se. Dzień dobry, dzień dobry. Lekcja siekania. Jaki był twój pik rangi? Czwarta legenda. Pamiętam, że tam byłeś prekursorem niektórych deków. No coś tam mi się udało sklecić, coś tam kojarzę. Nie będziemy fałszywie skromni w tym temacie. Coś mi świta, fitamita. Boom. 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 Matko, jedyna, tyle akcji. Taki przemiał karteczek. No normalnie jakbym grał kontrol wojownikiem. Papużan. Papużan z drołem. O kurde. C
Co my sobie tu możemy zrobić? Możemy sobie zrobić tak. Tak. I tak. Zacznę kolekcjonować armor, bo mam trochę obawy. Więc żeby się nie przejechać, to zbiorę sobie tego armora parę punktów, plus też przyda się do tego i do tego. No do tego już się nie przyda. Ciąba, 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 ciąba. Czym będziemy tą broń grali w następnej turze? A nie wiem, zobaczymy. A to jakiś Oteka Szaman ze Shield Slama na 3-3 użyłeś? Nie. Ale trzymanie Shield Slama da, nie wiem, duże jednostki, żeby za wszelką cenę zabić coś dużego, to chyba takie trochę nie za dobre. Albo nie zrozumiałem idei. Bo karcianki Legends of Runeterra raczej nie zamierzasz pokazywać. Nie podeszło ci, po prostu uniwersum Legend odpowiada. Ludzie nie oglądali. Deal jest dosyć prosty. Pokazuje się te gry, które ludzie chcą. A jak ludzie nie chcą, no to po co to pokazywać? Bum, klej. Nie o to walczyliśmy. To streaming GTA. Ale GTA jest nie w moim stylu, więc ta logika nie ma sensu. Co jest Oteka Szaman? No to by wychodziło. O, słabiutko. To ma jeszcze sens jaki? Jako taki. Będzie kontynuacja omówienia umówień? Coś tam będzie, zobaczymy. Póki co... No statement available. Coś mi świta.
Graj. Zauważyłem na ostatnich twoich filmach, że jesteś bardzo pozytywny, na pewno na plus. Ogląda się o wiele lepiej, także się zastanawiam, czy wynika to z tego, że u ciebie ostatnio wszystko dobrze się układa, czy wynika to bardziej z chęci poprawy jakości kontentu. Biorąc pod uwagę, że wszystko układa się tak samo od wielu miesięcy i raczej się nic nie zmieniło poza ewentualną wojną z Ukrainą, znaczy wojną Ukrainy z Rosją, to wychodziłoby na to, że raczej z chęci poprawy kontentu. Ale przyznam się szczerze, że sam tego nie zauważyłem, jeżeli mam być szczery. Słyszałeś, że Twitch zawiesił wypłacanie kasy z rosyjskim streamerom? Nie. Nie słyszałem, natomiast biorąc pod uwagę, że zrobiło to już wiele innych tych, to raczej mnie to nie dziwi za specjalnie. Bycie influencerem w Rosji w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne. Możesz polegać jedynie na serwisach rosyjskich. Reszta wyjebana. Auci. No, co? Pau, pau, pau. Elo mordo, elo.